Dobra widzowie, ja tylko na starcie powiem, zostaw łapkę w górę, Elo Benz i zobaczcie co się działo dalej w tej historii oczami Szymka T. Zakopluj go, zakopluj go. Jest! No nie wiem, no weźcie go, zakoblujcie ściany i koblujcie go. No i teraz, dawajcie, no to stawcie. Dobrze, Askilol, brawo. Rzucili mu wodę. Taktyka prosta, my odcinamy wszelką drogę ucieczki temu typkowi, a koledzy Fosie go naparzają. Ale w tym samym momencie przyszli kolejni przeciwnicy i to nie z gildii rapy. No i ruszyli. No to wypierdalaj do tej fosy, tu Czupsonie jeden. Skąd ciekawe, skąd masz nasze kordy, Gildi? Weźcie, grajcie na tą fosę, tego Czupsona tam wepchniemy. On nie ma kolegów, przyszedł samemu. Nikt go nie uratuje. To może lepiej ja się nie klepię. Nie nagrywa to? Dolej do tej fosy pieprzonej. Się wkurzę zaraz do fosy. Chodźcie, bo klepiemy tego Czupsona, klepiemy, chodźcie. Gdzie? Robiło się ich coraz więcej. NXVEG idzie na plecy do was. Uważajcie, NXVEG przyszedł. Klepiemy go. Ja idę. Też radę suchy. Jeden z naszych omyłkowo strzelił do mnie z łuku i w tym samym momencie padła mi klata. I to była już pewna kaplica. No co robisz? To skończony nie wiem, idziesz ze mną, Zimek, i nagle się cofa. Cicho, Zimek. Jest, no ja padłem, no. Ej, czekaj, podkopię cię. No mam 20 sekund. Masz jakąś fotkę? Leżysz na bedroku? Nie, leżę na dircie, przed cubem. Nie, ale czekaj, znasz? Ale fajnie. No. Leżę. Ja w fosie leżycie? No ja w fosie leżę. 3 minuty. Ale ja tak tego nie zostawię. Dobrze, na początku ja będę mówił, później będziecie mogli dodawać coś od siebie. Usiądźmy wszyscy po kolei, ja będę na środku, no. Więc jak Simon mówi, nikt się nie odzywa, to nikt nie może złamać zasady Simon mówi, prawda? Prawda. No i Zimek do jebania. Zimek, co się ty zrobił? Jakbym powiedział, Simon mówi, odezwijcie się, to wtedy się odzywacie. Jak mówię, odezwijcie się... Dobra, to jest gra słowna. Okej, dobrze, dobra. Pierwsza sprawa, którą będę musiał poruszyć, to jest sprawa Adam X'a 1337. Jest on tutaj przy stole? Ktoś tam łazi do góry. Proszę, niech na stół wejdzie. Proszę na stół wejść, Adam X. Mam zarzut wobec ciebie. Jesteś sabotażystą. Co to jest? Strzeliłeś do mnie z łuku i właśnie przez ciebie zginąłem. I mam na to nagranie, jak to zrobiłeś z premedytacją. Ja chciałam strzelić do tych chłopów i przypadkowo w ciebie chyba strzeliłem. Tak, okej. Może to być nieumyślne spowodowanie śmierci kolegi, dlatego na wszelki wypadek będę musiał ci zabrać łuk. Nie chcę. Weź to, co zrzuciłeś. Wszyscy z powrotem! Wszyscy z powrotem! Dynysek, usiądź na miejsce. Na stole może być tylko Adam X. Wracaj na stół. Masz mi tutaj rzucić łuk. Hop. Na stół. Okej, dziękuję. Kolejna sprawa to musimy przeżyć jutro. Jest parę opcji. Jedna z nich to jest, dogadałem się z rektami tak, że... No, że się nie dogadałem niestety, ale mają taką propozycję, że jeśli Nemo jutro będzie nas przebijać, kiedy nam ochrona spadnie z gildii, to wtedy przyjdą nam z pomocą, ale w zamian chcą, żeby to oni mogli podbić naszą gildię. Ale ich propozycja jest taka, że jak oni podbiją naszą gildię, to nie będą nic niszczyć. Ale wiemy, że nie jesteśmy pizdami. Wszyscy raczej są jednego zdania, że tą opcję nie przyjmujemy. Kolejna opcja to jest gildia Kacorwina, dokładniej szefy, ale no próbowałem dogadać się z Kacorwinem, napisał mi... Czy macie jeszcze jakieś propozycje? Jakieś sojusze? Okej, jaką masz, Johnny, propozycję? No ten, hipsami możemy mieć sojusz, potem ja do nich pisem i oni mówili, że zgodzili się na sojusz. Okej, ile jest hipsów w gildii? 5. Pięciu już. Okej, raczej nie chcemy takiego sojuszu, bo nic nam nie da. Jakieś inne propozycje? Ja mam propozycję. Kto ma propozycję, proszę wejść na stół. Prosmog, wywalaj ze stołu, co klepiesz? Co trolujesz? To jest poważna konferencja. Tak, Zimek, wejdź na stół. Zimek, jaka jest twoja propozycja? Uspokójcie się. No, możecie? Simon mówi, że Zimek mówi, cicho. No to wziąć z tymi tego, tymi z buntami sojusz, bo ich jest chyba raczej nie chcą sojuszu. To z tymi hardami. Ile jest hardów w gildii? A czy jest opcja, żeby zawsze
stworzyć sojusz z Nemo? Raczej nie, bo już zabiliśmy chyba z ich siedmiu, z ich sojuszników. Dobra, ten, który się odzywa, wchodzi na stół, taka zasada. No, więc po prostu jakbyśmy wzięli sojusz z Hardami i jeszcze byśmy mieli te rekty w razie czego jakby nas Nemo przyszło podbić, no to jesteśmy prawie że nietykalni. Dobra, cicho, cicho. Jakby ktoś nie wiedział, to największymi gildiami na serwerze jest Rekt i Nemo. I oni walczą o 10 tysięcy złotych i razem siebie prześcigają, dlatego ten plan, żeby z kimś z nimi mieć sojusz. Musimy jedną z tych gildii mieć za sojusznika. Czekajcie, no kurde, mały szkielek! To obie propozycje tych gildii największych są takie, że dajemy się za darmo przebić, a oni nas nie atakują edycji, ale na koniec edycji, nie że nie atakują, że mamy Okej, no ale na koniec edycji nie chcecie powalczyć o 10 tysięcy? Nie chcecie? 10 tysięcy? No, więc musimy mieć plan, jak zdobyć punkty. Chociaż przy okazji obronić gildię. Myślmy realnie, bo na razie nasze jedyne punkty to są z podbicia Love, które nawet nie gra na tym serwerze. To musimy znaleźć sprzymierzeńców. Czy to będzie gildia Hard, która nam pomoże obronić Cuboida? Nie, ponieważ jest ich tylko 15, ja chciałbym, tak? Jest 20, okay. Ja chciałbym coś właśnie powiedzieć, mogę? Simon mówi, ten który mówi, wchodzi na stół. Simon mówi, ten który jest na stole, proszę się odezwać. Ja chciałbym powiedzieć, że przed chwilą z Strikerem wyliczyliśmy, ilu jest Hardów, jest ich 27. Przed chwilą na czasie gildyjnym była też propozycja, żeby z Lawą sojusz. No Lawa jest dobrą gildią. Ile jest członków w Lawie? Prosmok, co ty robisz? Okej, no to Lawa i Hardy wystarczająco są, żeby obronić naszego Cuboida. A co chcą, co chcą w zamian? Co chcą w zamian? Hardy i Lawa? Nie wiemy, nie wiemy. Okej, no to trzeba się dogadać, żeby z obu stron była jakaś korzyść, bo jak oni chcą nam bezinteresownie nam pomóc, to zawsze jest jakiś haczyk i chcą nas też zabić przy okazji. Jest jakiś haczyk. Okej, to ile tego gildii ma chrapkę na naszego Cuboida? No, Nemo. Ja stoję na stole, ja powiem. Dobra. Simon mówi, że Kineku mówi. Na nie bijcie się. Chcą nas podbić Nice'y. Dragi. Nie bijcie. Dobra, pewnie chcą nas Nice'y, Dragi. Nice'y raczej tak. TSNB możliwe, że chcą. I Nemo chcą też przyjść. Z dobra. Tą całą, możliwe, że oni chcą przyjść. Już wymieniłeś tyle gildii, że musimy jedną wybrać za sojusznika, bo jest ich za dużo. A czy czasami Nice'y nie są sojusznikami Rektów? Ej, może? Okej, okay, no to Nice'y odpadają. Nice'y i Rekty odpadają, na to wychodzi, bo obie gildie się nie zgadzają na sojusz z nami. Tylko chcą podstępem zdobyć punkty, a na to się nie zgadzamy. Dobra, Simon mówi, że ten, co jest na stole, mówi. Jest to Kineku, więc reszta musi milczeć. Były też jakieś nie, czasem... Nie, nie, Adam. Ale to Striker za to... Ty Striker go bije. Ale powiedziałem, że Simon mówi, że Kineku się odzywa. Były pod naszym kubem Free. Nie wiem, czy oni będą chcieli nas podbić, ale wątpię, że im się udało. Jeszcze jakaś gildia chyba była, ale nie pamiętam jaka. Dobra, dobra, Kineku, schodzisz, ktoś chciał coś powiedzieć. No you bro, przekazuję ci mikrofon. Dziękuję za mikrofon. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że jest nas dużo teraz aktualnie. To jak skończymy tą telekonferencję, to ja radzę, żebyśmy taką ekipą, a czy wy możecie, żebyśmy poszli do Netheru pozbierać złoto, expa na sety, żeby wszyscy byli wykokrzeni na jutro, żeby nie było takiego... W przypadku, że na przykład, że ktoś nie będzie miał refu, że ktoś nie będzie miał perfect seta, chociaż... Jest to dobry pomysł, ale jak wiemy, cały serwer chce podbić naszą gildię, więc jest to bardzo ryzykowne, więc jeśli byśmy chcieli iść do Netheru, to całą gildią. Pasuje wam to? No tak, właśnie... Dobra, Striker ma coś do powiedzenia, więc Simon mówi, Striker się odzywa. Reszta cicho. Możemy jeszcze z więcej gildiami wziąć, jeżeli nie wezmą... Dobra, podsumowując, mamy zaklepany sojusz z Hardami, no i z gildią Lawa. Łącznie będzie nas z 40, co nie? Dokładnie, czy 40 typa starczy na 5 gildii, które przyjdą jutro nas przebić? Dlatego wprowadziłem takie zasady, że ten, który jest na stole, mówi, dlatego, bo po prostu jest zamieszanie w ekipie i musimy to ogarnąć, bo inaczej nie damy rady. No właśnie, co tu się dzieje? Mówiłem, że to jest profesjonalna konferencja, a ty trolujesz. Zaznaczyłem to 3 razy. Ktoś się ścigał na stół, no. Hardy, proszę o pomoc, przebijają ich. Ale nie możemy im pomóc. No ma ich przebijają. To ich przebija. Nemo, to napisz im na privie tym Hardom, żeby tego wytrzymali i że piszemy do Rektu w takim razie, jak Nemo ich przebija. Dobra chłopaki, wiecie co robić? Konferencja zamknięta, no i do dzieła. Pewnie jesteście ciekawi, czemu jeszcze jestem w tej gildii, jeśli to jest totalny młyn i nieogar. Odpowiedź jest prosta. Jeszcze z tych chłopaków zrobię wojowników. Welcome home. Missing you made me stronger. The night be-